Staniemy na błękitnym tle. Przestrzeń umysłu tak mi się kojarzy właśnie z kolorem błękitu. Nie wiem czemu, ale coś w tym może jest, lekki chłód przyjemny. Chciałabym Państwa wszystkich bardzo serdecznie powitać w galerii Stary Ratusz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie w imieniu dyrektora Andrzeja Marcinkiewicza na kolejnym wydarzeniu jeszcze wrześniowym, które jest dosyć nietypowym wydarzeniem, bo rozpoczyna Festiwal Kultury Buddyjskiej. Festiwal ten jest już organizowany w Olsztynie po raz drugi. Wczoraj ledwo zostały zamknięte Dni Kultury Żydowskiej. Świadczy to przede wszystkim o tym, że Olsztyn jest otwarty na różne prądy kulturalne, mieszkańcy Olsztyna pogłębiają swój światopogląd, otwierają się na to, co się dzieje na świecie. Festiwal Kultury Buddyjskiej zaczyna się właśnie dziś wystawą Przestrzeń Umysłu. O tej wystawie i o Festiwalu Kultury Buddyjskiej poproszę o opowiedzenie przedstawiciela ośrodka medytacyjnego buddyjskiego, przepraszam, tutaj już muszę popatrzeć na ściągę, buddyzmu diamentowej drogi, pana Przemysława Rosińskiego. Chciałbym Państwa powitać w imieniu naszego buddyjskiego Związku Diamentowej Drogi oraz Fundacji Stupa House, która oprócz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej jesteśmy współorganizatorami tej wystawy. Dzisiejsza wystawa nazywa się Przestrzeń Umysłu i ma ten krótki wycinek, który tutaj Państwo widzicie, historii buddyzmu, pokazuje, jak na przestrzeni ponad 2500 lat ten buddyzm dotarł do Olsztyna. Zobaczycie tu Państwo osoby, które się przyczyniły do rozwoju buddyzmu, tak, że w sposób nieprzerwany ta tradycja dotrwała do naszych czasów i tutaj w Olsztynie możemy korzystać z bogactwa myśli i kultury buddyjskiej. Buddyzm dotarł na zachód w dwóch falach. Po raz pierwszy w latach 20., 30. pierwsi tacy podróżnicy docierali do Tybetu, przynosili informacje, co tam się dzieje, ale tak naprawdę dopiero w latach 60. Młodzi ludzie, którzy w ramach rewolucji, która się odbyła pod koniec lat 60. na zachodzie Europy, dotarli do Indii, do Nepalu i tam spotkali mistrzów medytacji buddyjskiej, między innymi tutaj widoczny Lama Ole, który został wraz z małżonką Hanach, zostali uczniami 16 Karmapy. Spędzili kilka lat w Indiach i w Nepalu i on poprosił ich o to, żeby nauczali buddyzmu, przekazywali naukę, kulturę buddyjską ludziom Zachodu i w nieprzerwany sposób od lat 70. to realizują. No i dzięki temu my również tutaj dzisiaj się znaleźliśmy. Byłby to buddyzm. To tylko pokazuje, w jaki sposób, na jakich płaszczyznach funkcjonuje buddyzm. Buddyzm nie jest do końca religią, chociaż tak jest postrzegany. Nie jest też do końca filozofią, ponieważ oprócz tego, że można powiedzieć, że jest filozofią, to daje również metody, żeby urzeczywistnić, osiągnąć to, o czym mówił 2500 lat temu historyczny Budda. I tutaj pokazali na ilustracjach mistrzowie, którzy właśnie w nieprzerwany sposób od nauczyciela do ucznia przez te 2500 lat przekazują w sposób nieprzerwany te nauki. Coraz bardziej widoczni na terenie miasta po to, żeby po prostu pokazać mieszkańcom bogactwo nauki, możliwości rozwoju, które daje buddyzm, ponieważ tutaj jedną z najważniejszych rzeczy w buddyzmie jest to, żeby być pożyteczny dla innych, po to, żeby naszym celem jest
faktycznie mają to na celu. Także naszym produktem jest właśnie to. Tutaj Państwo macie pokazane lamę Ole 16 Karmapę, który tutaj ta cała nasza europejska historia buddyzmu się zaczęła. Macie Państwo również przedstawione zdjęcie Milarepy i Marpy. Marpa 1000 lat temu pokonywał trzykrotnie Himalaje po to, żeby uczyć się mistrzów buddyjskich w starożytnych Indiach i posiadł te wszystkie przywiózce nauki do Tybetu. Poprzez Milarepę i linię Karmapów te nauki praktycznie funkcjonują do dziś. Możemy dzisiaj tutaj nawet w Olsztynie z nich korzystać.